Koło samochodu składa się przeważnie z dwóch części. Elastycznej opony i sztywnej obręczy, zwanej z niemiecka felgą, mocowanej za pomocą śrub do piasty koła. W niektórych konstrukcjach opon do jej wnętrza wkładana jest dodatkowo dętka stanowiąca pewnego rodzaju balon na powietrze zamknięte pod dużym ciśnieniem. Koło, łącznie z elementami z nim związanymi, np. piasta, bęben hamulcowy, jest częścią zawieszenia samochodu i, co więcej, stanowi tzw. masę nieresorowaną. Określenie masa nieresorowana oznacza, że koło samochodu, w przeciwieństwie do masy nadwozia, nie jest resorowane, czyli wszelkie nierówności przenoszą się na koło bez zbędnych dodatkowych elementów sprężystych lub i tłumiących. W określeniu tym kryje się pewne uproszczenie, ponieważ zakłada, że opona wykonana jest jako część doskonale sztywna. Tak jednak nie jest. Opona jest elastyczna, czyli posiada pewną sztywność i zdolności tłumiące. Niezależnie jednak od tego, jak dobrze tłumi i sprężynuje sama opona, duża masa koła wymaga stosowania np. lepszego tłumienia całego zawieszenia, droższych i lepszych amortyzatorów. Opłaca się więc konstrukcyjne dążenie do tego, aby całe koło było jak najlżejsze. Dla niektórych typów zawieszeń, zawieszenie zależne z mostem napędowym, przyjmuje się, że połowa masy mostu przepadająca na jedno koło w stronę zawieszenia stanowi również masę nieresorowaną. Drgania mostu wywołane jazdą na nierównej nawierzchni drogi będą w przypadku złego resorowania przenosiły się na nadwozie pojazdu, powodując wystąpienie uciążliwych drgań. O wartości masy nieresorowanej decyduje więc masa elementów zawieszenia związanych z kołem, np. wspomniana wcześniej masa piasty, bębna hamulcowego, wahaczy, amortyzatorów oraz masa obręczy koła i osadzonej na niej oponie. Zastosowanie szerszych opon i zwiększenie ich rozmiaru może prowadzić do złudnej poprawy własności jezdnych samochodu. Tak wykonany tuning poprawi być może niektóre parametry pojazdu, inne jednak zmienią się na niekorzyść. Opona stanowi bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów pojazdu. Własności opony wyrażone są w postaci liczbowej, np. rozmiar opony, jej nośność, jak również przez opis konstrukcji oplotu, rodzaju bieżnika i własności materiału, z którego została wykonana. Wielkość opony opisują jej parametry geometryczne. D. Średnica w stanie swobodnym. Rstat. Promień statyczny pod obciążeniem. B. Szerokość opony. H. Wysokość opony. B małe, szerokość bieżnika, D małe, średnica osadzenia opony. Nie są to informacje podawane bezpośrednio do wiedzy użytkownika, niektóre przeznaczone są przeważnie dla konstruktorów, niemniej przyglądając się oponie nieco uważniej zauważymy, że jest ona dość szczegółowo opisana po swojej zewnętrznej stronie. Dla przeciętnego użytkownika istotne są średnica osadzenia obręczy i szerokość bieżnika. Dla tych, którzy fascynują się jazdą sportową, ważny może okazać się tzw. profil opony, czyli stosunek wymiarów HB wyrażony w procentach. Profil opony wyrażony jest więc w następujący sposób. 70, 60, 55 i tak dalej. Opona 70 uznawana jest najczęściej za normalną. Opony o niższej wartości wskaźnika traktowane jako opony niskoprofilowe, efektowne w swoim bocznym wyglądzie, szczególnie na odpowiednio dobranej obręczy i posiadające również wyższą sztywność poprzeczną, a tym samym mniejszy kąt bocznego znoszenia. O ile stosowanie opon o niskim profilu może być dyskusyjne z punktu widzenia estetyki, o tyle ich stosowanie podczas jazdy wyczynowej ze względu na bezpieczeństwo ruchu pojazdu jest w pełni uzasadnione. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że zmiana parametrów opony i montaż opon o parametrach znacząco różniących się od zaleceń producenta może zasadniczo wpłynąć na własności trakcyjne pojazdu, np. zmniejszy prędkości osiągane na kolejnych biegach, zmniejszy siłę hamowania, zakłóci pracę systemu typu ABS i nie powinna być dokonywana w warunkach amatorskich. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.